Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanXo i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Wiedźmin 3 Dziki Gon, edycja gry roku z modami. Zacznijmy od tego, że musimy napić się wody, bo Geralt jest lekko spragniony. No a w poprzednim odcinku znajdowaliśmy się na wyspie Kłomnica na jeziorze Morzycko-Welen. Tutaj mamy dosyć ładny, chociaż bardzo niskie, co ciekawe, rozdzielczości widok na Welen. No i generalnie rozwiązywaliśmy zagadkę klątwy, jaka ciąży na tej wyspie. No i okazało się, że jest to najprawdopodobniej związane z duchem Annabel, czyli córki dziedzica, który został tutaj zamordowany przez chłopów. I generalnie z jej duchem rozmawialiśmy w poprzednim odcinku. I ten duch zachował się nieco podejrzanie. Robimy to wszystko na prośbę Keiry Metz, dlatego że wieśniacy ją prosili o to, żeby odczarowała właśnie wyspę, ponieważ nie da się tutaj dotrzeć, ludzie stąd po prostu nie wracają. Tu w ogóle mamy jeszcze chyba kolejne notatki Aleksandra, przynajmniej powinny być, gdybyśmy już ich nie zebrali. A ciekawy jestem, czy mi te tutaj notatki, tak, okej, okay. Te notatki mi również, że tak powiem, zahaczyło, ale tutaj coś jeszcze mamy. Co to jest? Zobaczmy. Fiolka po eliksirze, aha, dobra, czyli mamy fiolkę. Czyli tutaj są kości Annabel, okej. Okay. Dobra, w każdym razie wyciągnijmy magiczny kaganek w takim rozrachunku. No i porozmawiajmy z duchem Annabel. Wyciągnijmy kaganek, gdzie ona jest? Tutaj, tak więc porozmawiajmy z tym duchem. Wszyscy. Czy teraz mi pomożesz? Obiecałeś, że mnie tu nie zostawisz. No i przykro mi duchu, ale jako, że generalnie nie powinnaś ufać duchom, ale również dlatego, że znam tą grę, no to niestety nie mogę ci zaufać. Twoja opowieść jest bardzo smutna, ale coś się w niej nie zgadza. Mam wrażenie... O to ci chodzi? Że coś przede mną ukrywasz. Wiesz, że na wyspie jest niebezpiecznie, ale nie chcesz mi powiedzieć, jaki potwór tu grasuje. Tu nie ma żadnego potwora! Wydaje mi się, że kłamiesz, tylko dlaczego? Chcesz chronić tego potwora, czy może... Nie chcę tego słuchać! Przykro mi, ale nie spełnię twojej prośby. Wynoszenie czegokolwiek z przeklętej wyspy jest zbyt niebezpieczne. W szczególności wynoszenie ludzkich szczątków. Słyszałam, że Wiedźmini są bez serca! A może chociaż sprowadzisz Grahama tutaj? Tak bardzo chciałabym się z nim pożegnać! Annabel, posłuchaj. Nie, ty od początku nie chciałeś mi pomóc. A ja się łudziłam, że nareszcie ktoś się nade mną zlituje. No właśnie, i mamy tutaj potwora, który się nazywa Morowa Dziewica. I generalnie właśnie... Dlatego nie... O, ja pierdolę! Ej, ale mnie tu prędzej szczury zabiją niż ten upiór. Autentycznie. Ja zginę od szczurów. Mam przynajmniej takie wrażenie, że ja mogę zginąć od szczurów. Bo naprawdę, te szczury to będzie zbyt przegięte. Muszę je dopaść. Bo jak widzicie, te szczury mnie atakują. A ja nie bardzo mogę im cokolwiek zrobić. Zaraz zginę od szczurów. Nie wiem, co ja mam na to poradzić. Ha. No właśnie. Bo generalnie szczury to są najbardziej opa przeciwnicy w tej grze, bo ich się nie da praktycznie z miecza trafić. A jak widzieliście, żywotne to i dymycz na takim poziomie robi holendarny. Także... Zobaczymy. Bo może trochę troszeczkę to nie wyjść. Zapewne wczyta mnie na początku odcinka, oczywiście. No właśnie, tylko teraz się pojawia taka kwestia. Co my mamy z tym fantem zrobić? W ogóle napijmy się więcej, bo zaraz będziemy mieli dosyć trudną walkę, dlatego dobrze byłoby coś zjeść, napić się, być wypoczętym i przygotowanym. Także można od razu się odlać tutaj. Myślę. No i kupę też zrobić, powiedzmy. Nie ten przycisk generalnie, nie wiem, czy to F10, F12? Jedno z dwojga. Generalnie. Dobra. Tak, F10, okej, okay, muszę pamiętać. Bo żeby mi Geralt nie zaczął się odlewać w trakcie walki, bo to będzie znowu komiczna rzecz. Dobra. No i spróbujmy w takim razie jeszcze raz, tylko sobie zapiszę jeszcze raz grę z tego względu, że... dobra, myślę, to mogę sobie nadpisać. Z tego względu, że zaraz mogę znowu zginąć, a nie będzie mi się chciało tego wszystkiego jeszcze raz robić. No właśnie, tylko teraz jest
taki problem. Musimy zabić szczury, ale czy te szczury tutaj teraz są? Teraz ich nie ma, czyli one się pojawiają razem z duchem. Cholera. Jak my to zrobimy? No i dobra, na razie w takim razie weźmy Annabelle. Porozmawiajmy z nią jeszcze raz. W takim rozrachunku. Tak, to też możemy podnieść od razu, żeby to wziąć. I teraz z nią porozmawiajmy ponownie. Oczywiście już teraz sobie przeklikamy tutaj to wszystko. No tylko pytanie, co mamy zrobić z tymi przeklętymi szczurami? Bo naprawdę nie wiem. Generalnie to nie wiem, za cholerę nie wiem. No bo nie wiem, no ja mogę troszeczkę je popalić igni, ale no niewiele mi to daje generalnie. Jeszcze jakieś tu pszczoły są. Nie wiem co z tymi szczurami. Cholera no. No zaraza muszę je dopaść, no fajnie, no tylko zaraz mnie szczury zabiją, a nie ta morowa dziewica. Nawet stąd wyjść nie mogę. No autentycznie, no patrzcie, no szczury są praktycznie przecież nie do zabicia, no bez przesady, naprawdę. No i nie wiem co ja mam z tym zrobić, Phantom, naprawdę. Zajebą mnie cholerne szczury. Bo nawet nie mogę stąd wyjść. Drzwi się nie otwierają, kiedy jestem w trybie walki. Jebane 4 czy tam 3 szczury. To jest największy przeciwnik w tej grze. Ja nie wiem naprawdę co ja mam z tym zrobić, Phantom. No widzicie, ja nawet ich mieczem nie mogę trafić. Chyba, że wiem czemu, bo ja mam zły miecz wybrany. No. Jakbym miał od początku może dobry miecz, to by troszeczkę to lepiej poszło. Dobra, okej, okay. No tak, bo przecież szczury to zwierzęta. Pasek zdrowia ma inny kolor. Dobra, już chyba wiem jak to zrobimy. Musimy od razu wyciągnąć miecz stalowy, a nie srebrny. I w ten sposób spróbować. Jakoś nie pamiętam, żeby tutaj kiedykolwiek mnie atakowały szczury. Jakoś coś mi się to nie zgadza. No ale nie wiem, dobra. Ja już wiem jak je pokonać, także nie będzie problemu. Ale i tak, sam fakt, że te szczury są tak przegięte, to jest... No to jest przegięte, tak? Po prostu. Dobra, zacznijmy od zebrania tej fiolki jeszcze. Nie wiem, ona nie jest nigdzie później potrzebna, ale... No ale... tutaj. Magiczny kaganek, Annabelle. I mam nadzieję, że po raz ostatni już skipuję tą rozmowę. Miło by było, nie ufam ci, przykro mi. Okej, wydaje mi się, że kłamiesz. Nie chcę tego słuchać, Wiedźmini są bez serca. I morowa dziewica. Dobra, tak. Quen myślę. Okej. Mamy miecz dobry chyba. Odpowiedniejszy bynajmniej. Tylko no właśnie, jeszcze kwestia tego, że ona mnie będzie trafiać, tak? I te cholerne pszczoły jeszcze mnie tu jakieś, kurde, jebią. Nie wiem czemu. No właśnie. Czy ja już mam dobry miecz? Chyba tak. No ale no patrzcie, no. No te szczury, one mnie i tak zaraz zajebią. Bo one atakują tak bardzo kupą. Wiecie, one przejawiają zasadę, że w kupie siła, tak? Ale dobra, już jeden jest też na wyginięciu prawie. Dobra, Boże, zabiłem je. Nie, jeszcze gdzieś jakiegoś słyszę. Tu jest jeszcze jeden. No mówię, no szczury to są najbardziej przejebani przeciwnicy w całej grze, bo ich nie sposób naprawdę trafiać. Jak zresztą widać na załączonym obrazku. Dobrze by było, jakby mnie nie trafił ani razu jeszcze, bo mnie zabije. I w ogóle, sam fakt, że szczury są... Kolejny? Czy one się tu respią? Dobra, napijmy się jaskółki szybko. Jezus Maria, no. Hendożone szczury. Dlaczego? Kto to tak zaprojektował, kuźwa mać, żeby jebane szczury zabijały Wiedźmina? Ja rozumiem Keiremec, ale nie mnie, cholera. Jezu. No i będę się tak z tym jebanym szczurem... Jeszcze skubańcy ciągle mi kłana zdejmują, no. Gińżesz. Wsie? Boże! Aż muszę zapisać grę, bo drugi raz to ja bym tego nie zdzierżył, no. Dobra, ten sobie zapis nadpiszę. O mój Boże, jedyny kryzys. Co ja właśnie powiedziałem? Nie wiem, chciałem powiedzieć kryzys, wyszło kryzys. Dobra, jaskółka. Od razu. I lecim na Szczecin. Ups, dobra, niekoniecznie chciałem mieć ten chleb, ale dobra, no już trudno. Przecież mi się życie zregeneruje, okej. Gonimy za morową dziewicą, bo to od początku był nasz plan, tylko że niestety... Ups, dobra, nie chcę spać, bo jeszcze bym się zabił. Byłby trochę przypał.
Nie sądziłem, że tak mi chujowo to wszystko pójdzie. Na szczęście szczury już mnie nie atakują. Dobra, morowa dziewica chyba wybiegła tędy. Więc biegniemy za nią. Albo i nie tędy, czyli nie, dobra, Geralt, jednak nie! Jezus Maria, no jak nie trzeba, to kuźwa mać, Geralt jest parkurowiec. Że aż strach, dobra, schodzimy jeszcze niżej. W takim razie, gdzie ta morowa dziewica? Kurde, ma, gdzie tu są schody? Tutaj, dobra, okej. A to nie jest do piwnicy przypadkiem? Nie, to jeszcze nie jest do piwnicy, dobra. Tu? Here? Nie, zamknięte, dobra, czyli mamy wyjść tędy, okej, dobra, już wszystko wiem. Okej. Dzień dobry, gdzie ona jest? Tutaj jest, proszę bardzo. Tak więc na pewno Irden. Poczekajmy chwilę, póki mnie nie widzi, sobie Irden odładuje, dobra. Ciśniemy. No i walczymy z nią w takim razie. Irden. Okej. Irden oczywiście zawsze na propsie. Niech tylko wejdzie w tą pułapkę jeszcze raz. Okej, dobra. Też niestety ona... no, wiecie co ma. Ojejku, niepotrzebnie w sumie rzuciłem. Ona właśnie te jeszcze pszczoły hendożone tutaj wysyła na nas. Co nie jest zbyt miłe. Zapraszam, pani morowa. Dziewico. Brzmiało, jakbyś postanowił dołączyć do drużyny upiorów. Walczyłem z morową dziewicą. Morowa dziewica? A udało ci się dowiedzieć, jak odczynić klątwę, zanim rzuciłeś się na nią w miecze? Tak, najpierw sobie porozmawialiśmy. Wygląda na to, że muszę sprowadzić na wyspę jej ukochanego, rybaka Grahama. Znam go. Mieszka w Rudniku nad brzegiem jeziora Murzycko. Załatw to od razu. Czuję, że jesteśmy blisko celu. Ciekawe, co przyciągnęło tu tych ludzi. Głód czy chciwość? No właśnie, tak więc musimy się udać teraz do Grahama, czyli ukochanego Annabel, i to jest najprawdopodobniej jedyny sposób, aby odczynić tą klątwę. Teraz wam powiem, co by się stało, gdybyśmy po prostu wzięli te jej prochy i zanieśli do Grahama. Otóż ona by się tam pojawiła dzięki swoim kościom i zabiłaby po prostu Grahama, a w sumie nie byłoby żadnego happy endu. Dlatego też właśnie idziemy teraz do Grahama i wybrałem opcję nieufania upiorowi. Dlatego, że zaraz zobaczycie, jak to wszystko będzie tutaj wyglądać. Generalnie, pierwszy raz jak grałem, to właśnie popełniłem ten błąd i wczytywałem grę. Autentycznie wczytywałem grę, bo wtedy jeszcze nie grałem w ten sposób, żeby wiecie, że jednak te... że niby wybory, jakie podejmiesz, takie są, no nie? A jeszcze odnośnie wyborów z Wiedźmina dwójki. Niestety nie udało mi się skompilować nadal skryptu, który teoretycznie powinien umożliwić edytowanie save'ów. Jeszcze nad tym będę pracował, poprosiłem Denisa o pomoc, tak więc być może coś tam jeszcze uda mi się ogarnąć. Ale... dajcie mi wszyscy spokój! Ktoś tu się próbuje do Grahama dobić i mu się nie udało. To niby ten Wiedźmach Dziwoląg? Dłobiąc w nosie, ciekawsze rzeczy widziałem. Okej, no dobra, zapukajmy do Grahama. Chcę z tobą porozmawiać. Uchyś się, co? Mówiłem, że... kim jesteś? Jestem Wiedźminem. No i co z tego? Dlaczego miałbym z tobą rozmawiać? Byłem na wyspie i wiem, co się tam wydarzyło. Czego ode mnie chcesz? Przychodzę w sprawie Annabel. Annabel? A co ty możesz o niej wiedzieć? Rozmawiałem z nią. Annabel nie żyje. Wypiła truciznę, a ja nie umiałem jej uratować. Kochałeś ją? Do szaleństwa. Byłem tak zakochany, że wierzyłem, że nam się uda i będziemy razem. Oczywiście jej ojciec nie chciał o niczym słyszeć. Jego córka i zwykły cham. Opowiedz mi, co się stało na kłomnicy. Jeżeli koniecznie musisz to wiedzieć, to Miłko, Ziębosz i Falik skrzyknęli co silniejszych chłopów, żeby popłynąć na wyspę. Chcieli odebrać dziedzicowi co nasze, a wiedzieli, że mnie służba w wieży otworzy bramę, bo sprzedawałem im ryby. Zmusili cię, żebyś poszedł z nimi? Nie. Myślałem, że to szansa dla mnie i Annabel. Że uciekniemy razem, ale... wszystko wymknęło się spod kontroli. Nasi zaczęli mordować, chcieli zgwałcić Annabel.
i wtedy się otruła. To na pewno ten mak dał jej truciznę. Uciekłem z wieży, krzycząc, że chcę umrzeć. Żeby ich wszyscy diabli. Nie każ mi o tym mówić. Powiedziałeś, że kiedy uciekałeś z wyspy, coś krzyczałeś. Jakie dokładnie były twoje słowa? Ja... nie pamiętam. Chciałem, żeby zapłacili za to, co jej zrobili. Jeśli ich przekląłeś, twoje słowa mogły być źródłem klątwy. Kłomnica to miejsce o potężnej, magicznej aurze, którą mogą aktywować silne emocje i zła wola. To przez nich się otruło. Anabel się nie otruła. Eliksir, który wypiła, był silnym środkiem nasennym. W ten sposób czarodziej chciał ją ochronić. Wszyscy mieli myśleć, że umarła. Ale... to znaczy, że ona... powiedziałeś, że z nią rozmawiałeś? Rozmawiałem z jej duchem. Kiedy się obudziła, w wieży zostały już tylko stygnące trupy i szczury. Pożarły ją żywcem. Czyli ona wtedy ciągle żyła? Ale nie, to niemożliwe. Była całkiem zimna jak trup. Potrząsnąłem nią, błagałem, żeby otworzyła oczy. Nie wierzyłem. Czujesz się winny, ale nie mogłeś wiedzieć, że to nie była trucizna. Bogowie, co ja zrobiłem? Gdybym tylko został, aby ją pochować, zorientowałbym się, że żyje. Wszystko mogłoby się dobrze skończyć. Nie sądzę, żeby udało ci się przeżyć, gdybyś został wtedy na wyspie. Wolałbym umrzeć, niż opuścić ją w ten sposób. A teraz już nic nie mogę dla niej zrobić. I tu się mylisz. Anabel wciąż cię potrzebuje. Możesz jej pomóc. Ona dalej tam jest? W wieży? Mógłbym ją zobaczyć? Tak, ale musisz o czymś wiedzieć. Anabel po śmierci zamieniła się w morową dziewicę. W morową dziewicę? Co to znaczy? Nie jest zwykłym niespokojnym duchem, tylko potężnym upiorem. Żal i nienawiść dają jej energię do siania śmierci i zarazy. Ona cierpi. Jak mogę jej pomóc? Anabel myśli, że ją porzuciłeś i uciekłeś. O bogowie, czyli ona nienawidzi mnie? I przez cały ten czas myślała, że ją opuściłem? Tak. Jeśli wrócisz do wieży, może udać się ją przekonać, że było inaczej. Ja myślałam, że umarła. Przecież bym jej nie zostawił tam samej. Anabel i pozostałe duchy więzi na Wyspie Klątwa. Jej moc może złamać silna, skupiona wola. Na przykład miłość. Jak w legendach. Skoro znasz te legendy, wiesz, że wystarczy pocałunek, aby przełamać zły urok. Ale pod jednym warunkiem. Miłość musi być prawdziwa. Mówiłem ci, że kocham ją z całego serca. Proszę cię, zaprowadź mnie do niej. To będzie ryzykowna wyprawa. Zdajesz sobie z tego sprawę? Tak, oczywiście. Ale tym razem nie okaże się tchórzem. No właśnie, tak więc no bardzo nieszczęśliwa historia, jeśli o to chodzi. I tak jak Geralt mówi... tą klątwę może przełamać tylko prawdziwa miłość, bo Geralt coś o tym wie z opowiadania. Niestety nie pamiętam tytułu, ale to było opowiadanie z... na pewno tam była Bruxa, wampirzyca i jakiś tam gościu, który został zamieniony w potwora. Nie pamiętam, jak go się nazywał też, ale fajne opowiadanie z bodajże ostatniego życzenia, nie jestem pewien. Tak czy siak, chodźmy od razu na kłomnicę, no i spróbujemy klątwę przełamać i wyzwolić wyspę spod klątwy. Chodźmy od razu. Jestem gotowy. No to w takim razie idziemy. No i miło nas tutaj teraz fajnie szybciutko tepnęło, tak więc idziemy do wieży, tak jak tutaj Geralt powiedział. Mamy jeszcze więcej szczurów i mamy upiory. To przez niego musimy się tu spotkać. Tyle czekałem, żeby się zemścić. A teraz sam pora nam wlec. Nie, nie! Uciekajmy, one mnie zabiją! No właśnie, tutaj duchy tych wszystkich innych chłopów ze wsi chcą się zemścić na Grahamie, bo myślą, że to przez niego tutaj utknęli. I będziemy musieli go jeszcze przed tymi uprami chronić. I mamy też z nich jakiś lód, tak więc sobie zbierzemy. Chodziłem, ciągle miałem nadzieję, że Anabel i ja. Przecież to mogło się udać, a tak? Wszystko przeze mnie. Gdybym tylko umiał ją wtedy obronić.
Nie zmienisz przeszłości, ale teraz możesz pomóc Annabel spocząć w pokoju. Dokładnie, tak więc chodźmy na górę. Cicho. Okej, dobra. Chodź szybciej, miejmy to ze sobą. Pamiętam te nieludzkie wrzaski. Teraz cisza. I wszyscy nie żyją. No, dokładnie. Dobra, tak więc... Teraz o tym. Idziemy. Tak więc idziemy już na ostatnie piętro. I to już gdzieś tutaj. Nie, jeszcze troszeczkę wyżej, no dobra. Nie wiem, jak ten Graham idzie. Idzie, dobiega, okej. Tak więc już chodźmy. No i porozmawiajmy z Annabel. No i miejmy nadzieję, że klątwa odczynimy. A już wam mogę powiedzieć, że tak się stanie, co zobaczycie już za chwilę. Czy ona nie była tutaj? Nie, była wyżej, okej. Już zapomniałem. Tutaj, tak? Tak jest. A więc jednak wróciłeś po mnie. To... Nie poznajesz? To ja, twoja Annabel. Ta, którą porzuciłeś, pamiętasz? Annabel, ja byłem pewny, że nie żyjesz. Gdybym wiedział, nigdy bym cię nie zostawił. Zrobiłbym dla ciebie wszystko. Przecież wiesz, błagam cię, uwierz mi. Udowodnij. Pocałuj mnie. Graham, zastanów się. Nareszcie! Klątwa przestała działać. A Graham i Annabel są teraz razem. No właśnie, i tak też kończy się ta historia. Może niezbyt wielkim happy endem, ale jednak może chociaż trochę. No i to jest moim zdaniem dużo lepsze rozwiązanie tej sytuacji, aniżeli gdyby on miał tak po prostu zginąć bez tego właśnie takiego pojednania ze swoją ukochaną. No i gościu naprawdę musiał ją kochać prawdziwą miłością, bo odważył się, miał odwagę pocałować morową dziewicę, która wyglądała naprawdę pięknie, była Miss International 1275 chyba. No, także tak to się wszystko skończyło. Mamy teraz wrócić do Keiry i powiedzieć jej o tym, że wyspa została wyzwolona spod brzemienia klątwy, no i że ludzie mogą już na nią tutaj bezpiecznie przypływać w miarę, bo nadal się tutaj chyba kręcą jakieś utopce, zgnilce, tego typu rzeczy, ale to się najwyżej zaraz jeszcze oczyści. Chociaż oczywiście nie musimy tego robić w żadnym wypadku, to już takie, wiecie, trochę może dopowiadanie historii. Tak więc zejdźmy na dół, niestety ta wieża jest całkiem spora, troszeczkę się z niej schodzi. Tutaj było wyjście, o ile się nie mylę. Zobaczmy, tak jest. No i co, idziemy w takim razie do punktu szybkiej podróży. No i... powiem Keirze o wykonanym zadaniu, ale zanim to, to jeszcze sobie obaczymy tutaj zakładkę postaci, z tego względu, że możemy sobie może coś tam ulepszyć. Możemy sobie ulepszyć na przykład Igni. Kłana już nie możemy, akcji już też nie możemy. Tutaj mam też to już na maksa wykokszone. Dobrze, i nie mam nowego slotu, dlatego też pójdziemy dalej w Igni. Ulepszymy sobie.
Czemu nie? Ignij się czasami stosuje, to jest bardzo, bardzo przydatny znak. Tak więc dobra, tak jak mówię, chodźmy, udajmy się szybko podróżą do Keiry Met, czyli najpierw do wsi Podgaje. Stamtąd będziemy mieli najbliżej do niej. Zawołajmy Płotkę, już pamiętam jak to się dokładnie robi, z czego jestem bardzo zadowolony. No i jedziemy w takim razie do Keiry. No i może dostaniemy jeszcze jakieś doświadczenie i nagrodę generalnie za odczynienie tej klątwy. Widzę, że już wieśniacy do niej nie przychodzą. I w ogóle musimy się jeszcze napić, tak więc szybko Geralt tutaj łyk wody. No i chodźmy do niej, zobaczmy co on tutaj robi. Mam wrażenie, że gra coś zaczęła przycinać, tylko nie za bardzo wiem dlaczego, ale to nic. Tak więc chodźmy i pogadajmy z Keirą, coś tu ma otwarte, zdaje się do piwnicy, ale dobra, to nic. Geralt, już prawie zdążyłam się za tobą stęsknić. Opowiedz mi coś więcej o czarodzieju z wyspy. Byliście przyjaciółmi? Nie sądziłam, że aż tak interesuje cię moje życie prywatne. Chodzi mi raczej o to, co łączyło was na gruncie zawodowym. Pod tym względem niewiele mieliśmy wspólnego. Aleksander był jednym z tych nerwowych, wiecznie niewyspanych eksperymentatorów, którym do szczęścia wystarczy samotna wieża i zestaw retort. Moglibyśmy coś od niej kupić, ale to może później. Na razie powiedzmy jej o zdjęciu klątwy. Udało mi się zdjąć klątwę z wyspy. Przekonałeś Grahama, żeby poszedł z tobą do wieży? Powiedziałeś mu, że chodzi o morową dziewicę? Wiedział, na co się naraża, ale też słyszał wiele historii o pocałunku prawdziwej miłości, który przełamuje zły czar. To chyba dodało mu odwagi. I co? Wszystko się dobrze skończyło? Zależy, jak na to spojrzeć. Klątwa została zdjęta, dusza Annabelle odeszła w pokoju, ale Graham nie żyje. Biedny chłopiec. Cóż, prawdziwa miłość jest rzadsza, niż się niektórym zdaje. Powiedz, co masz zamiar zrobić z kagankiem? Tak jak mówiłam, możesz go zatrzymać. Mnie chyba nie będzie już potrzebny, skoro wyspa jest wolna od klątwy. Trochę żałuję, że nie wybrałam się tam z tobą, ale może teraz uda nam się nadrobić stracony czas. Zastanawia mnie jedna rzecz. Co takiego? Annabelle powiedziała, że Aleksander prowadził badania nad chorobami. Padła też nazwa Katriona. Wiedziałeś o tym? Całe środowisko czarodziejów o tym wiedziało. Aleksander był znanym epidemiologiem. Zawsze żałowałam, że nie mam dostępu do jego notatek, ale zazdrośnie ich strzegł. No cóż, na mnie pora. A może mógłbyś jeszcze zostać? Jest jeszcze jedna mała przysługa, którą mógłbyś mi wyświadczyć. O co chodzi? Zamówiłam w Nowigradzie kilka rzadkich odczynników. Kupiec miał być u mnie wczoraj, ale nie ma go do tej pory. Mógłbyś sprawdzić, co się stało? Naprawdę zależy mi na tej przesyłce. Czemu nie? Jeśli jechał z Nowigradu, to musiał mijać Konary. Sprawdzę w okolicy. Dzięki, będę bardzo wdzięczna. No właśnie, tak więc zadanie Mysia Wieża, jak widzicie, zostało tutaj przez nas zakończone. Co ciekawe, na znaczku Keiry wyświetla mi się znaczek questa. A przepraszam bardzo, to guślarz. Waszą usługę. Wiedźmińską znaczy się. Powiedz, o co chodzi. Guślarzowi trza człeka, co złego się nie ulęknie. Zbliża się noc dziadów i mus nam święto urządzić. Przyjdą zbłąkane duchy, ale i potępieńcy. Trza chronić krąg przed potworami. Po co odprawiacie rytuał dziadów? No, czasem człowiek umiera dławiony żalem. Czasem śmierć go zastanie, zanim zdąży zasmakować goryczy. Biedna dusza nie może podówczas opuścić tego padołu łez. Duch błąka się między żywymi. Trza go osądzić i odprawić. Po to są dziady. No i dzięki Wiedźminowi z dziadów, kiedy omawialiśmy w trzeciej klasie, dostałem w sumie chyba 3 piątki.
Jedna za aktywność na lekcji, jedna za sprawdzian z wiadomości, a trzecia za napisanie tam jakiegoś krótkiego opowiadania właśnie w klimatach dziadów. I w tym opowiadaniu padł jeden tekst Guślarza właśnie z Wiedźmina, ale jak on to powie, to jeżeli o tym będę pamiętał, to również wam powiem, że właśnie go wykorzystałem. Co dostaniemy w zamian? Co z tego będę miał? Guślarz wiedział, że Wiedźminy nic nie robią za darmo. Ale nie bój się, Guślarz potrafi się odwdzięczyć. Skoro potrzebujecie Wiedźmina, pomogę wam. Guślarz wiedział, że nie odmówicie. Czas zebrać ludzi. Musicie przeprawić się przez jezioro, na kłomnicę. Spotkamy się w kręgu kamieni. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. A najlepiej dziś o północy. No dokładnie, pojawia nam się kolejne zdanie właśnie związane z rytuałem dziadów i do tego służy ten krąg, który na kłomnicy mijaliśmy. Ja mówiłem, że z tym kręgiem będzie związany quest, no i to właśnie ten quest jest. Ale zanim, myślę, pójdziemy odprawić rytuał dziadów, to skończymy cały wątek Keiry. To już jest chyba, wydaje mi się, ostatnia rzecz właśnie, jeśli chodzi o Keirę Metz. Przynajmniej w tej części gry, bo później ona się jeszcze pojawi, to mogę wam powiedzieć. No tak czy siak, kontynuację zobaczycie już w kolejnym odcinku, tak więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.